projekt zarządu w sprawie korekty uchwały. Jeżeli chodzi o zadania priorytetowe na 2013 rok. Proszę Państwa, wczoraj zarząd zaprosił i wysłałam też zaproszenie do przewodniczących komisji radnych. Jeżeli właśnie ktoś miał czas i chęć uczestniczenia w tym, no to było właśnie nam miło, aczkolwiek pojawiła się tylko pani Elżbieta Świebla, poza zarządem, pani Elżbieta Świebla i Łukasz Pietryka. No i postanowiliśmy, że, bo zgodnie z zarządzeniem prezydenta, początkowo kwotę, którą mieliśmy, to była 552 tysiące złotych. A teraz została zmniejszona kwota do 470 tysięcy. I żeby było najsprawiedliwiej, zarząd stwierdził, że zadań każdej sprawy komisji obetnie się tak jak wymienić 15%. Z tego względu, że kwota też została, pomniejszona o 15%, więc z każdej komisji i na część zadania trzeba było, na części zadań trzeba było pozmniejszać kwoty, kilka trzeba było, zrezygnować z tego względu, że albo zostały zaopiniowane negatywnie, nie przeszły dalej i tak jak to jest tutaj w tekście, nie wiem, czy mam Państwu tłumaczyć dalej, bo no te zadania, które nie zostały tutaj wymienione, no to zostają bez zmian, tak jak były w poprzedniej uchwale. Mogę Państwu powiedzieć mniej więcej, jak to z tymi kwotami było. Jeżeli było na zadanie komunikacja z mieszkańcami Świetlicy, było 40 tysięcy, z czego 32 tysiące było na drugi kolportaż gazetki, a 8 tysięcy było na inne formy komunikacji z mieszkańcami, czyli dla materiałów promocyjnych dzielnicy, gadżetów oraz ulotek, to komisja zrezygnowała z tych 8 tysięcy i zostawiła tylko drugi kolportaż gazetki na kwotę 34 tysiące. Zadania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych była kwota 54 tysiące, teraz 45 900, czyli minus 8100 zł. I zadania program profilaktyki chorób płuc dla mieszkańców dzielnicy drugiej, program profilaktyki dermatologicznej dla mieszkańców dzielnicy drugiej i współfinansowanie organizacji spotkań i wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla PZNOM Alia Leszyńskiego 16. Te zadania zostały zaopiniowane negatywnie i komisja, dostałam wniosek od Komisji Zdrowia, że oni to zadanie zamieniają na program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy z obszaru profilaktyki chorób kardiologicznych i cywilizacyjnych. I oni wskazali tutaj 15 tysięcy, ale my daliśmy kwotę 6900. Przez to, że kwota dla zadań Komisji Zdrowia także się spomniejszyła, więc najlepiej by było już po prostu z tego zadania. Jeżeli Państwo uważają inaczej, to jeszcze mogę zgłosić poprawkę. Tak się nam po prostu wydawało, że chyba będzie najlepiej. Zadania Komisji Kultury, no to była kwota 64 tysiące, a po zmniejszeniu o 9600 zostaje 54 400. Śródmiejska Biblioteka Publiczna, dofinansowanie zakupu zbiorów było 14, teraz będzie 12 tysięcy, czyli o 2 tysiące mniej. Młodzieżowe Domy Kultury o 2 tysiące mniej. Klub Strych o 100 zł, mniej. Organizacja Dnia Seniora zmniejszyliśmy o 3 tysiące. Dofinansowanie obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego to o 500 zł zmniejszyliśmy, a reszta zadań Komisji Kultury została bez zmian. Zadania Komisji Edukacji było 137 tysięcy. Teraz będzie minus 20 550, czyli 116 450. I tak,
Zrezygnowano z zadania dofinansowania remontów placówek oświatowych na terenie dzielnicy na 12,5 tysiąca złotych i zmieniono zadanie zakup zabawek i pomocy dydaktycznej dla przedszkoli i żłobków. Było po 3000 na każdej placówki, teraz będzie po 1850 na każdej placówki, że zamiast 21 tysięcy 12 950. Zadania Komisji Sportu były 43 tysiące, teraz 36 500, minus, czyli 6,5 tysiąca. I tutaj się zmieniło tylko, zrezygnowano z zadania turniej narciarskich dla szkół podstawowych w gimnazjum z dzielnicy drugiej. Otwarty dzielnicowy turniej piłkarski w 8 RO zamiast 6 tysięcy do 4 tysiące. I turniej strzelecki w NDK z 1500 zamieniono na 1000 zł. Zadanie Komisji Infrastruktury Komunalnej imienia Handlu i Usług było 85 tysięcy. To się pomniejszyło to o 12 700. I tutaj komisja, właśnie nie pamiętam, która komisja przekazała? 800, nie, 50 zł. Coś tam było przekazywanie, że Komisja Infrastruktury Komunalnej w sumie ma 75 750. Zadanie Komisji Infrastruktury nie zmieniamy, ponieważ nie ma określonych, przy zadaniach nie ma określonych środków, więc będzie i tak robione pewnie po kolei. Zadanie Komisji Ochrony Środowiska było 50 tysięcy, objąć 7,5 tysiąca, czyli zostaje 42 500. Tak. I zmieniono zadanie remont alei w parku przy sądach na ulicy przy rondzie z 48 tysięcy na 40 500. Tak nie mamy tego wycenionego. Jak są przeszacowywane? Zadania Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji było 30 tysięcy, teraz będzie 25 500 i zmieniono zadanie, które pani Alicja wskazała, do wykonania projektu i budowa oświetlenia od szkoły przy ulicy Grochowskiej do ulicy Probrego. To było na 22 tysiące. Zostało to zaopiniowane negatywnie przez ZIK, przez to, że nie było wiadomo, o co dokładnie chodzi. Nie zostało zadanie dobrze sprecyzowane. Teraz już wiemy, o co chodzi. I ujęliśmy to zadanie także jako wykonanie projektu i budowa oświetlenia od szkoły. Nie. Chciałam dać imię, bo ja to ja pisałam, miała być wykonanie projektu i budowa oświetlenia wzdłuż aleje przy ogródkach działkowych w nawiasie od szkoły przy ulicy Grochowskiej do ulicy Chrobrego. Ja czasami po prostu mi się tak nieźle, to muszę poprawić, nie? Żeby to opisać, że to ma być wzdłuż tych alejek przy ogródkach działkowych. Tak, ale ja ja to pamiętam w tamtej kadencji. Jak można robić na ogródkach działkowych, jak to jest teren działczący? Czyli do ulicy Norwida powinna być, od Dobrego do Norwida. Od Norwida, dokładnie od Norwida, to chodzi o określenie miejsca, byśmy wczoraj oglądali na mapie. Bo Zikit nie wiedział, o którą przejść chodzi, dlatego zaopiniował negatywnie, nie dlatego, że nie chcą tego zrobić. Bo pani, która sądzała, pani stwierdziła,
stwierdziła, że tam są przecież lampy, bo poszła od ulicą Grochowską, od ulicy Rusałek w kierunku Chrobrego. Nie, do Chrobrego, powiedziała, tam są lampy. Tak, powiedziała, że no przecież ona nie zrozumiała, że to jest. Myśmy powinni uściślić, że to jest przedłużenie ulicy Norwida w kierunku Białorusi. To wtedy będzie, tam jest droga. To jest droga publiczna. Dobrze, ja zaraz trochę piszę tą poprawkę, bo to... W kierunku Białka, ale tam wszystko w kierunku Dobrego też nie. A wszystko przez Małgorzatę Sułkę. Też, tak. I dobrze, ja to do końca powiem o tych pieniążkach i najwyżej Państwo będą zadawać pytania, ja w międzyczasie będę pisać poprawkę. Czyli teraz zadania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa miała 40 tysięcy, pomniejszone teraz o 6 tysięcy, czyli 34. I byłam z nim 4 razy i raz komisja. Przepraszam. Komisja pomniejszyła dla Straży Miejskiej z 20 tysięcy na patrole, dodatkowe patrole Straży Miejskiej z 20 tysięcy na 10 tysięcy, a kwotę 24 tysiące przeznaczyła dla Komisariatu Policji. Komisariat Policji wskazał nam nowe zadania, które są tutaj zapisane w tym dużym punkcie trzecim. Może nie będę czytać, tylko wszystko. I rezerwa zamiast 9 tysięcy będzie 5 tysięcy. Tak wyglądają zmiany. Bardzo proszę zapytać pana. Nie ma pytań. To znaczy tak, proszę państwa. Pan Metr, pan Karista. Turniej Wielkanocnej Piłki Koszykowej Dziewcząt
w 38 to 1250 i tak tam była najwyższa kwota. W takim razie najpierw... Czy ja mogę jeszcze zadać? Tak. Ja chciałam się tu odnieść do tego, co powiedział pan Andrzej. Może faktycznie może spróbowalibyśmy utrzymać ten termin, ale zmienić termin. Może na koniec roku. Ale tak nie ma pieniędzy. Nie. No ale no to wtedy, znaczy wiecie Państwo, naprawdę ten termin to nie jest wyśmienity i szczególnie dla tych dzieci z tej topolowej, no to tam sytuacja materialna tych rodziców jest różna, mówiąc tak bardzo ogólnie. Tutaj ta pomoc byłaby naprawdę wskazana. Może gdzieś moglibyśmy tak poprzesuwać środki, żeby to nie utrzymać, a już kwestia tego terminu to byłoby do dogadania się jakoś. Ja tam co prawda mogłabym to zrobić. To po prostu bez dobry, bo po co tworzyć kosztem wykreślenia taksonomii i ona dziwniejsza jest, no będzie się to szybko zrobiącego o przesunięcie pieniędzy. Tymczasem tutaj już jak gdyby ciach, nie ma tego, no to wydaje mi się, że jakieś rozlecie do traktowania, tak jak mówię, doskonale zorganizowane, bo to pogodowa grupa. Czyli ja najpierw nad poprawką pana Andrzeja. Paragrafie pierwszy. Wykreślić. Turniej narciarski dla szkół podstawowych. Turniej narciarski dla szkół podstawowych gimnazjów dzielnicy drugiej 4000. Zmienić. Rezerwa z 5000 na 1000. Ale ja to rozumiem. Myślę, że rezerwa Czyli panu chodzi o ten turniej narciarski teraz, a nie o to ósme. Ja to. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli poprawka została przyjęta. Czyli nie ma punktu szóstego. I 4000 zostaje, czyli rezerwa jest Rzymskiego wprowadza się nowe zadania jako punkt czwarty. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia wzdłuż aleje przy ogródkach działkowych
nawiasie od szkoły przy ulicy Grochowskiej do ulicy Chrobrego 17,5 tysiąca złotych. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Ja jeszcze mogę do tej poprawki. Ja jeszcze raz bym proponował, żeby uściślić. To jest ulica według mnie na mapie, oglądaliśmy przed chwilą, nie wiem, czy Pani Jakubowska, to jest ulica, no i przedłużenie ulicy Norwida. Panie Jakubowska, to nie chodzi o to, żeby ulicę Stokrotek, bo to jest Stokrotek, prawda, przy szkole. Bo ona ma osiedlenie, prawda? Zostałe. Ma osiedlenie, prawda, ta ulica. Tak. No to dlatego Pani przeszła, Pani Kurek przeszła i powiedziała, że tam wszędzie były rampy, więc jako niezasadne. Jak znowu napiszemy, że od szkoły, to znowu powiedzą, że tam są rampy. Albo napiszemy, ale to że z drugiej strony szkoły. Szkoła jest z jednej strony i z drugiej strony szkoły. Trzeba od nowy, tego no dobra, no ja bym od Norwida do Chrobrego. Ale przy stronie ogródków działkowych. Bo na linii szkoła Chrobrego. Na linii szkoła Chrobrego. To jest szkoła, to jest Chrobrego. No ale przedłużenie ulicy Norwida. To jest przedłużenie ulicy Norwida. No bo do Chrobrego też idzie do drugiej strony. Przedłużenie, musi być umieszczona przedłużenie Norwida. No ale to może być przedłużenie. No Norwida, no na pewno, to jest Norwida, to nie ma asfaltu. Norwida, nie ma asfaltu, jest problem. Od Norwida do Chrobrego jest jeden przejście. Od Norwida do Chrobrego. Jedno przejście na się naszym przyjdzie. Tylko to ma lekką zmianę. Norwida nie jest w szkole. To jest szkoła, z jednej strony jest Stokrotek, a z drugiej strony jest na dwie uczniów. Tak, tak, nie ma. Jest Stokrotek, tylko proszę Państwa, wykonanie projektu budowa oświetlenia wzdłuż alei przy ogródkach działkowych w nawiasie od zespołu szkół Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Grochowskiej do ulicy Chrobrego. Jak Państwo to? Nie to. Wzdłuż Białuchy powinno teraz być. Wzdłuż Białuchy. Bo wtedy tak. Wzdłuż Białuchy do Chrobrego. Tak. Do ulicy Chrobrego. To wtedy tak. Myślałem, że chodzi o to Norwida przedłużenie. Powiedzmy dla nas to przyszło. Dobrze, czyli do punktu wprowadzamy nowe zadanie. Jako punkt czwarty. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia wzdłuż aleje przy ogródkach działkowych w nawiasie od zespołu szkół Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Grochowskiej wzdłuż Białuchy do ulicy Chrobrego. Tak, 17. I w punkcie musimy w takim razie ten punkt dopisać jeszcze w tym dużym pierwszym punkcie jako punkt ósmy, czyli rezygnuje się z następujących zadań priorytetowych, dopisuje się jako punkt ósmy wykonanie projektu, czyli to jest punkt 12. To co było źle napisane. Trzeba to tam dodać. W takim razie głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki? Ale Stokrotek już tam nie ma, tak? Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie, no to w takim razie jedna osoba wstrzymująca. Nie, wstrzymałam się. Aha, jedna osoba wstrzymująca. A sprzeciw ile osób było? Nie było, tak nie było. Poprawka została przyjęta, w takim razie głosujemy, jeżeli... A Pani Marta. Jeszcze chciałam zgłosić poprawkę. Skoro nam zostało tylko 1000 zł na rezerwie, to ja bym miała taką poprawkę, żeby to 1000 zł dodać do zakupu zabawek pomocy dydaktycznych wraz w żłobku. Żłobka numer 19 i żłobka numer 33. Nie wiem, czy mogę już szczerze mówić 1000 zł. To nie jest rezerw. 1000 zł to nie jest rezerw.
takie kwoty zostały wyraźnie zmniejszone, prawda? Z 3000, które wnioskowała wcześniej komisja wnioskowała i zostaje te kwoty ustalone uchwałą na 1850 zł dla każdej placówki. Natomiast w żłobkach no, mamy tylko dwa żłobki. Żłobki z zadań powierzonych dostają tak śmieszne kwoty, że ostatnio po 5 tysięcy złotych na remonty, czyli nie wiem, są potrzeby. Więc wydaje mi się, że trzeba żłobki jakoś jednak dofinansować taką kwotą po 500 złotych dodatkowo. Ja bym też 1850 plus 2350, a przedszkola to 1850. Pan Jarosław? Ja natomiast, proszę Państwa, tak czytam tę uchwałę i się zastanawiam, czy priorytetem dzielnicy jest to, żeby policja miała alkomat bezusznikowy. Tak się zastanawiam po prostu. Czy to jest priorytetem dzielnicy? Proszę Państwa, wszyscy wiedzą w Krakowie, że policja sobie robi kpinę i nabija sobie celowo statystyki, kontrolując rowerzystów. Dobrze. No i bardzo dobrze. No i za bardzo. Nie za bardzo, zamiast zająć się poważnymi sprawami. Tak, ta sprawa była wielokrotnie po prostu opisywana w prasie i tak dalej. No i to jest celowo robione. Policja nie ma żadnych sukcesów innych, specjalnych. Natomiast złapie czasem rowerzystę po piwie i wielki sukces, że po prostu... W bieżącym roku odnotowano wzrost nietrzeźwych kierujących. Wyżej wymieniony sprzęt wykorzystany zostanie do realizacji zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w rejonach szkół, w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Pan komendant powiedział, że oni wysyłają policjantów pod szkoły i kontrolują tam osób trzeźwo. A moim zdaniem rowerzystów jak najbardziej trzeba. Bo teraz rowerzyści mają większe prawa niż osoby kierujące samochodami. Było kilka potrąceń pierwszych przez takiego. Ja natomiast widzę inny problem, którym policja się nie chce zająć, szalejących z motoryzowanych samochodami. Piątek i soboty wieczorami. No, tutaj nie ma policji. Ale pan Jarosławie, oni też będą kontrolowani. No nie za bardzo, tych nie umiem po prostu skontrolować. Natomiast po 10 no, policja w środku dnia przyjeżdża. Będą badać wszystkich jak leci. Jak leci rowerzysty? Witek Ricker, później Maciek Pan. To jest o tyle fajnie, prawda, że chodzi o rowerzystów czy o samochody, to jest taka kwestia, że oni się chyba znajdą te pieniądze na automaty, znaczy oni i tak z automatów, znaczy oni są to starzeni automaty, czy tam, no nie wiem, nigdy nie słyszałem, żeby im brakowało automatów, no to zawsze mają. To jest takie, że nie trzeba tego to po co mamy się kupować jeden, to jest faktycznie jakiś tam, no ja nie znam się na tym, ale... To trzeba można silnik dalej. Ale mi się wydaje, że oni go, no to staną, nie wiem czemu zgłosili, ale jak my go nie sfinansujemy, to na pewno oni będą mieć, bo tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Znaczy, no, to pewnie prawda, że mają swoje braki, no i tutaj jakiś tam posłowie to nie ma. To jest po prostu gadżet, który po prostu no, można się bez tego obyć, bo wystarczą te jednorazowe, naprawdę nie ma problemu, no każdy puchnie, nie? Ten alkohol. Nie musi być żaden elektroniczny i tak dalej. Macie Hanku. Chciałem odpowiedzieć na to, panie burmistrzu. To nie jest taki gadżet, to jest alkohol, który współczesny, bo wskazuje, że jest pokrycznie, bo jest taka pokora odmuchania. To może w tej sali w ciągu 2 minut zrobić badanie wszystkim, a automat z ustnikiem to jest 4 minuty za dmuch, to będzie ustnik, to zebrać, kosztuje 5800 taki automat z ustnikiem i trzeba mieć artyzan, który to zobaczy, to jest 5800, ten do 7 minut do zrobienia, ten z ustnikiem nie do razu kosztuje 5400. To są te takie bardzo ciekawe, co policja brzydko to zatrzymuje ruch, bo to i każdy dmuchaj, żeby każdy jest pomarańczowy, że na bok dmuchaj, normalny, to jest bez ustnikiem. Komendant Wójta, nasz koncern nie ma
dla dowodu do oddziału wyboru, bo to komendant wojewódzki zapewnia. I zgodnie z wytycznym pismem z dyrektora oddziału pana Adama Młota, ściśle związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców na terenach poszczególnych dzielnic. Myślę, że akcja z automatem gdziekolwiek, przy szkole czy gdziekolwiek jednym jest potrzebna. Na 3 razy nie jest w stanie, było 5100. Po rozmowie z komendantem, który że nawet jeden, chociaż komendant bardzo nalegał, że wolał 3, ale bo jest 5000, powiedział, że w tym roku dam jeden, następny jeden. To nie jest taka rzecz, że się zacząłem za chwilę na jakąś czas gwarancji 2 czy 5 lat. I dlatego to zadania były tak rozłożone na komisji, też żeśmy z Słowem ustalili, że też nie damy 15 apteczek samochodów i 15 paralitarów, tylko po 10, żeby tak mówiąc coś dać, a zaspokoić potrzeby te najważniejsze koncertu, bo nie przypuszczam, żeby w wójce mieli 15 samochodów, 10 na pewno. I tak podzieliliśmy to i dlatego mnie się wydaje, że bezsensowne przynajmniej danie jednego automatu. Za 1700 patroli, jakbyśmy chcieli zrobić, będzie raptem o 400 zł patrol, to jest 4 patrole. Po 8 godzin chyba bezpieczeństwa nie poprawia, ale temat, który będzie służył 2, 3, 5 lat. Dobrze, proszę Państwa, proponuję, żebyśmy głosowali nad poprawką pani Marysi Szafrańc. Proponuję się w paragrafie 1, rozdział 2, punkt 8. Zwiększa się kwotę zakupu zabawek i pomocy dydaktycznej dla żłobków numer 19 i 33 po 500 zł dla każdego z nich, czyli 1850 plus 500 zł równa się 2350 zł. Skreśla się w paragrafie 1 rozdział 4 rezerwa. Pozycja ta będzie wynosić 0 zł. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Poprawka nie wystarczy. Czy są jeszcze jakieś uwagi, poprawki, pytania? Mi się nie podoba, ten akwarium jest duży, tę poprawkę. A nie robiła sobie po prostu. Ale żeby sprawdzała również rowerzystów. Ja zastanawiam się, na jakie przyjąć stanowisko tutaj do pańskiego. Niech sprawdza, jak to jest rower, wie pan. No, ta policja, ja przynajmniej w ciągu jakiegoś okresu, nie wiem, może roku, byłem 3 razy kontrolowany. Biały dzień, jadę na rowerze, jest przystanek, ludzie stoją, mnie zatrzymują, ja na widoku jestem wszystkich ludzi, dmucha. Nie, no nie jest to. Nie jest to komfortowa, nie jest to bardzo komfortowa sytuacja. No po prostu i to jest problem znany z tym w Krakowie i to po prostu, no to jest spina. No. I to jest, było opisywane w prasie, policja się tam tłumaczyła, mówili, że w końcu dadzą ty spokój, ale widać, że nadal to po prostu będzie praktykowane, bo skoro się chcą doposażyć jeszcze dodatkowe siły. Ale nie, ja myślę, że i tak kontrolowanie rowerzystów jest jak najbardziej wskazane, bo ja jestem kierowcą samochodu i też koło mnie jeżdżą ludzie z zygzakiem i co ja takiego potrafię. No tak, ale to jest po prostu teraz nadmierne. To jest nadmierne znękanie ludzi. To nie jest. Ale kierowcy też ja też nie mają skazimierza, ale raz kontrolowana. Tutaj nie ma co innego, chodzi o zakup
alkoholu nie równa się z kontrolowaniem rowerzystów. Nie, mi się wydaje, że tak. Ale to nigdzie nie jest powiedziane. To ale panu wydaje, to nie znaczy, jest. Wiem, jaka jest praktyka teraz. Więc nie zamierzam przykładać do tego jeszcze raz. Ale żeby... rowerzystów łatwiej zapewnić. No właśnie, dobrze, ja przyjmuję. My tak głosujemy już. Ale dlatego. Ale to jest potem złego prawa. Nie, każdy ma prawo. Nie, ma podstawę. Ma podstawę, ale możecie robić coś bardziej skomplikowane. A nie stać sobie na ulicy i zatrzymywać rowerzystów. Jakby to był największy problem świata. Ale to jest duży problem. Nie, to nie jest. Ale w sumie to jest ciekawe, bo na przykład w Holandii, czy gdzieś tam po to nie kara się rowerzystów, którzy jedzą po pijanemu, dlatego żeby właśnie... Nie jeździ samochodem. To, że nie mają infrastrukturę, nie mamy infrastruktury. No ale jak jeździ samochodem, nie widziałem jeszcze, żeby ktoś jechał się na taki Thank you.
1700 zł przenosi się na rezerwę. I teraz gdyby to wcześniej ta poprawka była, to pani Marysia no bo byłaby jakakolwiek rezerwa. Proszę państwa, głosujemy. Kto jest za poprawką pana Jarosława? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zobaczymy, kto padnie te siła. Poprawka nie została przyjęta. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś pytania, bo jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Nie widzę, w takim razie głosujemy nad projektem po jednej poprawce, to co ja zmieniłam od tej zadania. Tak? A i pana Kalisty. Tak, i pana Kalisty, dwie poprawki były. Głosujemy nad całym projektem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Dwa. Dwa. Tak, pan, 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 pan.